W tym filmie opowiem wam, co to jest zbiór uniwersalny i co to jest dopełnienie zbioru. Zwykle jak rysujemy diagramy Wena, czyli te takie diagramy, na których rysujemy kółka oznaczające zbiory, to rysujemy taki prostokąt, wewnątrz którego rysujemy później te kółeczka. No i ten prostokąt to oznacza pewien zbiór uniwersalny, uniwersum, który na ogół oznacza się literą u. To nie jest symbol sumy zbiorów, tylko to jest duża litera U. No i to uniwersum, czy ten zbiór uniwersalny, to jest zbiór wszystkich możliwych rzeczy. Tak można by o tym pomyśleć naiwnie. Czyli na przykład, że to jest zbiór wszystkiego, co nam może przyjść do głowy. Wszystkich ludzi, samochodów, kolorów, uczuć, czy przedmiotów wyposażenia domu. Wszystkiego. No ale... Taki sposób myślenia wprowadzałby tylko niepotrzebne komplikacje. Zwykle wystarczy wyobrażać sobie, że ten zbiór uniwersalny to jest zbiór obiektów określonego typu, które w danym momencie nas interesuje, które w danym momencie rozważamy. Na przykład zbiór wszystkich samochodów, czy na przykład zbiór wszystkich ludzi, czy na przykład zbiór liczb określonego rodzaju. No i zwykle z kontekstu wiadomo, jakie uniwersum rozważamy, czy w jakiej przestrzeni. Poruszamy się, czy prowadzimy nasze rozważania. No dobrze, na razie pozostajemy na pewnym abstrakcyjnym poziomie. Wyobraźmy sobie, że mamy jakieś określone uniwersum. Określony zbiór uniwersalny, i że tutaj mamy pewien zbiór, nazwijmy go A. No zbiór A to jest ten obszar, który teraz zakreskowałem. No a co to jest dopełnienie zbioru A. I tym się teraz właśnie zajmiemy. Zajmiemy się. Pojęciem dopełnienia. Co to jest dopełnienie zbioru A? Oznacza to się A', i to oznacza nasze uniwersum odjąć zbiór A. Czyli z naszego uniwersum, ze zbioru uniwersalnego, wyrzucamy wszystko to, co należy do zbioru A. Lepiej jest oznaczać różnicę zbiorów takim ukośnikiem, takim symbolem. Bo to nie prowadzi do nieporozumień, ponieważ ten symbol również jest używany do czego innego, do zwykłego odejmowania algebraicznego. Więc lepiej jest tego symbolu używać jako różnicę zbiorów. Czyli a' to jest zbiór wszystkich elementów wewnątrz naszego uniwersum, które nie należą nie nienależących. Do zbioru A. Nie należących do A. Czyli to będzie ten obszar, który teraz zakreskuję. Ten obszar, który zakreskowałem, to jest dopełnienie zbioru A. Czyli jak gdyby wszystko, co leży na zewnątrz zbioru A, ale wewnątrz tego naszego uniwersum. Wewnątrz tego zbioru uniwersalnego. Rozważmy teraz przykład. Powiedzmy, że. Naszym uniwersum, naszym zbiorem uniwersalnym będzie zbiór liczb całkowitych, czyli U będzie zbiorem liczb całkowitych. Liczby całkowite, zbiór liczb całkowitych oznacza się taką śmieszną literką Z z podwojoną tutaj tą pionową czy też skośną częścią. No i to jest taka maniera, jakiej używają matematycy na oznaczenie zbiorów liczbowych. Może ja po prostu wypiszę tutaj wszystkie zbiory dla porządku, wszystkie zbiory liczbowe, które będziemy rozważać. Więc tak, R, takie pogrubione, podwojone, to są liczby rzeczywiste. Liczby rzeczywiste. Literką Q oznacza się liczby wymierne. To są tradycyjne oznaczenia, takie same we wszystkich językach. We wszystkich matematycznych książkach, we wszystkich możliwych językach, tak samo się te zbiór oznacza, więc warto sobie zapamiętać te symbole. No, a Z to są liczby całkowite, od niemieckiego słowa cal, czyli liczbę. Cal pisane przez Z na początku, to są liczby całkowite. No i powiedzmy, że teraz w tych liczbach całkowitych ja mam jakiś zbiór. Powiedzmy, że nazwę go C, żeby ciągle nie powtarzać tej samej literki A i B. No, i zbiór C będzie się składał powiedzmy z takich elementów. Minus 5, 0 i 7. No, i on tutaj się gdzieś znajduje w naszym zbiorze uniwersalnym. W zbiorze wszystkich liczb jest zbiór C złożony z takich trzech elementów. No dobrze, no to teraz już wiemy, jakie liczby należą do zbioru C. Czyli na przykład wiemy, że minus 5 należy do zbioru C. Ten symbol. Jeżeli widzicie go pierwszy raz, to wam wyjaśniam. To oznacza należy. Taki symbol podobny do greckiej litery epsilon. Należy. 0 również należy do zbioru C. No i 7 też należy do zbioru C. No a zastanówmy się, czy są jakieś liczby, które nie należą do zbioru C. No oczywiście jest całe mnóstwo takich liczb. Na przykład 8 nie należy do C. Jak nie należy, to piszemy taki znak, jak tutaj, tylko przekreślony. No, nie wiem, na przykład 53 też nie należy do zbioru C. 42 również nie należy do zbioru C. No bo na przykład, nie wiem, 53 jest gdzieś tutaj, 42 jest gdzieś tutaj, tak? No a na przykład minus 5 to jest gdzieś tutaj w środku, wewnątrz tego zbioru, tak samo jak siódemka i jak 0. A te liczby, które tutaj wypisałem, są gdzieś na zewnątrz tego zbioru. No, więc co to jest dopełnienie zbioru C, C'? No C' to będzie cały ten obszar na zewnątrz zbioru C. No, i podamy sobie teraz przykłady liczb, które do tego zbioru należą lub nie należą. Na przykład minus 5 nie należy do zbioru C', dlatego że C' to jest dopełnienie, czyli to jest U minus C, czy też jak mówiłem, lepiej zapisać to jako U. Odjąć C, stosując taki symbol różnicy zbiorów. 0 też nie należy do C'. No ale na przykład minus 8 nie należało do C, więc będzie należało do dopełnienia zbioru C, czyli do C'. Tak samo na przykład 53 będzie należało do C', bo nie należało do C. Tak jak 7 należało do C, no to nie będzie należeć do C', no a 42... Będzie należeć do C-prim, czyli C-prim jest zbiorem wszystkich tych liczb całkowitych, które nie należą do zbioru C. Mam nadzieję, że co nieco się rozjaśniło.